dobrze nam robi widok kogoś, kto jest gorszy od nas. Żebranie generalnie, może to zabrzmi dziwnie, to jest bardzo trudna praca. Nie będziesz żył na koszt społeczeństwa, skoro możesz sam zarobić. Proszę pana, chyba nawet jeszcze do dzisiaj na komórce mam SMS-y, ty stara k***a. Niemal przez całe swoje życie siostra zajmuje się pomaganiem najsłabszym. Ubogim, schorowanym, także osobom bezdomnym. Czego o bezdomności nie wie przeciętny Polak? Ja myślę, że przeciętny Polak po prostu nic nie wie o bezdomności, oprócz obrazu człowieka bezdomnego jako brudnego, pijanego, żebrzącego. Który to obraz wcale nie jest nieprawdziwy, bo rzeczywiście tak i jest, bywa. Wcale nierzadko. Myślę, że klasyfikujemy ludzi, nie zastanawiamy się, co doprowadziło do takiej, a nie innej sytuacji. Poza tym jest coś w nas takiego, myślę, przynajmniej doświadczałam tego wielokrotnie, spotykałam się z tym, że dobrze nam robi widok kogoś, kto jest gorszy od nas. Mówię tu oczywiście dobrze nam robi w cudzysłowie. Mm-hmm. Widok słabszego. Mamy czasami, mówiąc już dosadnie, kim pogardzać. Natomiast przyczyny bezdomności są oczywiście bardzo, bardzo różne. Podobnie jak sami ludzie bezdomni, przecież to jest cały przekrój społeczeństwa. Są i tacy, którzy mają wyższe wykształcenie, mieli firmy, są osoby, które są niepełnosprawne intelektualnie, są osoby zaburzone czy chore psychicznie. Oczywiście spora część ludzi bezdomnych jest uzależniona od alkoholu czy narkotyków, ale bywa na przykład uzależnienie chociażby od hazardu. Mamy mieszkańców, którzy potracili wszystko, łącznie z mieszkaniem na krakowskiej Starówce, z powodu hazardu. I to są ludzie, którzy mieli, ten akurat pan miał doktorat. Więc przyczyny bywają bardzo różne. Natomiast w powszechnym odczuciu obraz człowieka bezdomnego, no to jest właśnie ten brudny, śmierdzący, żebrzący, upojony alkoholem człowiek. Myślę sobie, że pewnie niestety często jest tak, że widząc osobę bezdomną, człowiek myśli, no pewnie jego wina, popełnił jakieś błędy w swoim życiu. Na ile to jest prawdziwe myślenie? Jak często albo jak rzadko jest tak, że to faktycznie jest wina jakiegoś człowieka? Ja myślę, że pojęcie winy tutaj jest mylące. Oczywiście bywa, że człowiek popełnia błędy. Przykładowo popełnił przestępstwo, trafił do więzienia, nie ma dokąd wrócić. Ale jest bardzo wiele osób i każdy z nas popełnia błędy. Może mamy więcej szczęścia, może mamy większe oparcie w innych ludziach, może popełniamy inne błędy. Albo też jesteśmy silniejsi i potrafimy sami z tych błędów się wyciągnąć. Mamy większe możliwości, lepsze narzędzia. Nie oceniamy ludzi, którzy do nas przychodzą. W naszych domach bywali, bywają profesorowie uniwersytetu, ludzie bezdomni, bywają ludzie, którzy mieli firmy, którzy mieli rodziny. Czasami jest to zbieg nieszczęść najrozmaitszych, w których człowiek już nie jest w stanie się wyplątać z różnych sytuacji. Kredyty, utrata pracy, choroba, człowiek ląduje na ulicy. Starsza osoba, która nie płaciła czynszu, bo po prostu nie była w stanie tego zrobić. To jest akurat przypadek z Warszawy, bo nie pamiętała, więc ją eksmitowano. Uzależnienie, które jest przyczyną bezdomności, ale też bywa skutkiem. To znaczy człowiek, który nie poradził sobie w życiu, wylądował na ulicy, zaczyna pić. Nie oceniamy i to nie jest też tak, że ludzie się rodzą jako ludzie bezdomni.
Choć oczywiście bywa, że osoby bezdomne mają dzieci. Dziewczyny mają dzieci, są bezdomne, to prawda. Każdego z nas to może spotkać i naprawdę widzieliśmy już przypadki ludzi, którzy wydawałoby się, że w ogóle nie, no nie powinni tu być, a jednak... Aż ciężko uwierzyć, tak? Aż ciężko uwierzyć. A jednak. To jest kwestia zarówno naszej odporności psychicznej, jak i czasami po prostu wydarzeń losowych. Mieliśmy panią, która była już starsza, ale była pracownikiem socjalnym, była na emeryturze i syn miał jakąś firmę. Pojechał do Rosji załatwiać interesy, tam zaginął i ona wszystko, łącznie z mieszkaniem, sprzedała na prywatnych detektywów, żeby go odnaleźć. Nie odnalazła, ale wylądowała w naszym schronisku. No tak, ciężko w takiej sytuacji mówić o czyjejś winie. Ciężko mówić o winie, a poza tym ja zawsze mówię, tych, którzy popełnili czasami dużo większe, nazwijmy to grzechy, czyli zło, niż niektórzy z naszych mieszkańców, nie tylko chodzą i mieszkają w luksusowych willach i mają samochody z kierowcami, oczywiście nie wszyscy, którzy mieszkają w willach, są przestępcami. Ale tu mówimy o tych, którzy robili zło, którzy popełniali przestępstwa i nie lądują w schronisku dla bezdomnych, choć być może zdarzyć się i im także, że wylądują. Mm. Taki przeciętny Polak z bezdomnością pewnie najczęściej spotyka się pod sklepem. No i nie ma co ukrywać, często są to sytuacje takie, że osoba potrzebująca jest też pod wpływem alkoholu. Myślę, że wiele osób spotkało się z taką sytuacją, że niekiedy, zaznaczam niekiedy, taka osoba wcale nie chce zakupów w postaci jedzenia, chce gotówkę, chce pieniądze. To frajerzy, że panu przerwę. Dlatego, że mnie się zdarzało spotykać takich, którzy zakupy chcieli, a następnie biegli do tego sklepu, jak tylko ja obserwowałem. I co, oddawali? Oczywiście. No to musieli być nieźli cwaniacy, okej. Natomiast zmierzam w tym pytaniu do tego dylematu, przed jakim staje Kowalski, który no jednak ma chęć udzielenia pomocy, ale jednocześnie ma obawę, że przekazując pieniądze tylko wzmocni ten nauk czy to uzależnienie. Dawać czy nie dawać? To jest odwieczne pytanie. Kiedy spotykamy się na jakichś konferencjach z panią Janiną Ochojską, prywatnie Janką, zawsze jest to pytanie ze strony widowni i zawsze Janka mówi nie dawać, a ja mówię dawać, ale nie zawsze. Otóż jeżeli człowiek jest pod wpływem alkoholu i odmawia jedzenia, to ja wtedy nie daję. Natomiast oczywiście informuję, no ja mam ten luksus, że mogę powiedzieć przyjdź do mnie, prawda? Znaczy do naszego domu. Natomiast generalnie informuję o pomocy. Dać jeść, to na pewno. Zdarzało mi się wielokrotnie, że razem z takim panem zjedliśmy w jakimś najbliższym barze ciepły posiłek. Zdarzało mi się też spotykać ludzi, którym rzeczywiście udało mi się pomóc dużo bardziej długoterminowo niż tylko danie jałmużny. I to z niektórymi mam kontakt do dzisiaj. Także tutaj trzeba po prostu rozważyć. Jak mówię, jeśli człowiek odmawia jedzenia, można zagadać parę słów, ale nie zawsze. Można też usłyszeć rzeczy niemiłe, bo często po pierwsze ludzie są pod wpływem alkoholu, po drugie bywa, że są również i zaburzeni psychicznie. To mi się też zdarzało, że próba nawiązania relacji czy jakiegoś kontaktu krótkiego, jak leci i tak dalej, to kończyła się tym, że człowiek był agresywny. Ja daję na pewno zawsze proszącym o jałmużnę młodym ludziom, trzeźwym, głównie są to Romowie, i kobietom, i wielu rodzinom udało mi się pomóc długodystansowo, zacząwszy rozmowę. Zdarzyło się parę razy, kiedy prosiły dzieci o datki, polskie akurat, że udało się wesprzeć całą rodzinę, dotarliśmy do rodziny, czy do chłopaka, który żebrał o leki dla pieniądze, to było w Jankach akurat.
w Warszawie, tam w centrum handlowym, żebrał o pieniądze na leki dla mamy i okazało się, że żebrał naprawdę dla leki na mamy, dla mamy i udawał się pomóc bardziej długofalowo tej rodzinie. Jeśli się spieszymy, nie mamy czasu zajmować się takimi rzeczami, to jedna jest rzecz podstawowa. Jeżeli jest zima i widzimy leżącego lub człowieka lub takiego, któremu zagraża zamarznięcie, to natychmiast trzeba wezwać Straż Miejską. I nie zastanawiać się, prawda, bo zwykle Straż Miejska, no można i policję, ale tym zajmuje się Straż Miejska, która jest praktycznie we wszystkich mniejszych i większych miasteczkach. Czyli w takich sytuacjach na pewno nie pozostawać obojętnym. Żeby na pewno nie pozostawać obojętnym. Okay. Natomiast żebranie generalnie, może to zabrzmi dziwnie, to jest bardzo trudna praca i ciężka praca. Mam przyjaciółkę, Romkę z Mołdawii, ona jest akurat. I ta kobieta siedzi, ma dzieci i ta kobieta siedzi całymi dniami na zimnie pod kościołem. Często, akurat to nie jest w Warszawie, tylko w Poznaniu, często przemarznięta. Choruje, ma dzieci na utrzymaniu, ona nie pójdzie do pracy dlatego, że ona w ogóle nie umie czytać i pisać. No, kto ją przyjmie do pracy jakiejkolwiek? Tak się poznałyśmy pod katedrą w Poznaniu i wspieramy ją do dzisiaj dzięki zresztą grupie wolontariuszy z Poznania samego. Takie przypadki też są. Jest jakieś takie przekonanie, myślę, że być może w ostatnich latach nabrało ono na sile, że rozdawanie demoralizuje ludzi. Zależy do jakiego stopnia. Człowiek głodny, przemarznięty, człowiek, który jest słaby, który jest uzależniony, który nie ma poczucia własnej godności, jest kompletnie zagubiony, taki człowiek nie stanie na nogi, jeśli najpierw nie damy mu jeść, nie damy mu porządnych warunków do życia, nie pokażemy, że można inaczej i to nie jest proces, który trwa jeden dzień. Czasami ten proces trwa długo. Czyli oferowanie takiej osobie tej przysłowiowej wędki nie do końca ma sens, tak? Żeby trzymać wędkę, to trzeba po pierwsze umieć łowić ryby. Ja nie umiem. Po drugie mieć siły, żeby tę wędkę utrzymać. A po trzecie trzeba mieć na czym upiec rybę. Proste. Więc oczywiście, że jest postawa roszczeniowa, spotykamy się z nią na co dzień. Nawet parę dni temu to rzecz akurat nie dotyczyła bezdomnej osoby. Odmówiłam dziewczynie pomocy, której pomagamy, ale już przesadziła. To akurat w Świętokrzyskim wspieramy wiele rodzin, ale tutaj akurat przesadziła. To znaczy, to może zrobić sama. Tu trzeba dużej roztropności. I oczywiście to jest tak, że jeżeli ludzie widzą, że ktoś coś daje, to naturalnym ludzkim odruchem jest brać. No tak. Dlatego tu mówię o 500+. Ja nie uważam, że 500+ jest rzeczą niedobrą. Nie, wcale nie. Natomiast no, korzystamy z rozdawnictwa w różny sposób. Korzystamy z rozdawnictwa. Tylko akurat tu rzecz dotyczy budżetowych pieniędzy. W miłości bliźniego trzeba być roztropnym. Mój przybrany syn Artur nie pójdzie do pracy, choć czytałem projekty ustawy, że każdy niepełnosprawny powinien pracować. Więc ja bardzo chętnie się zgodzę, jestem opiekunem prawnym jego, żeby pracował w markecie budowlanym. Uwielbia wszystko rozkręcać, a następnie śrubki wrzuca do butelek po Pepsi. Zdanie wyjaśnienia. Syn ma autyzm. Syn jest autystykiem, niepełnosprawnym intelektualnie i ma lekooporną padaczkę. Oczywiście pracować mógłby w takim markecie pod warunkiem, że będzie tam miał łóżeczko, no i pomoc medyczną w razie wypadku. Więc od niego nie można oczekiwać. Święty Paweł mówi, kto nie chce pracować, niech nie je. My to przekręcamy bardzo często, kto nie pracuje, niech nie je. Nieprawda. Jasno jest powiedziane, kto nie chce pracować. Więc w naszych domach ten, który jeździ na wózku, może rozkładać talerze. Oczywiście pod warunkiem, że ma sprawne ręce i resztki rozumu, żeby nie potłukł tych talerzy, przynajmniej nie wszystkie. I tak dalej, i tak dalej.
ale nie wszyscy mogą, a poza tym nie wszyscy mają siły, przynajmniej na początku. Siostra jest, jeśli mogę tak powiedzieć, szefową 10 takich domów w różnych miejscowościach w Polsce. To są domy, w których przebywają osoby potrzebujące. Jak one działają, proszę opowiedzieć? Jakie tam zasady obowiązują wewnątrz tych wspólnot? I jakimi zasadami rządzą się te domy? Jak to działa? Przyjmujemy każdego człowieka z nastawieniem na człowieka bezdomnego, czyli takiego, który czasowo lub trwale jest pozbawiony dachu nad głową, bo akurat to wybraliśmy, bo to są ludzie najsłabsi. Co nie oznacza, że czasem nie zdarza się, że przyjmujemy też inne osoby. Mhm. I w każdym domu jest regulamin. Przede wszystkim to, co jest absolutnie zakazane, to jest picie alkoholu, używanie generalnie środków uzależniających, czyli narkotyki, alkohol, przemoc fizyczna i słowna. A nasi mieszkańcy to nie są anioły, reprezentują powszechny, powiedzmy, przeciętny stosunek społeczeństwa do ludzi o innym kolorze skóry i tak dalej. I bywa, że były przypadki, nawet przedwczoraj, były przypadki wulgarnego czy pogardliwego, poniżającego stosunku do osoby, która pochodziła z Ukrainy. Akurat było to w stosunku do pielęgniarki z Ukrainy. I co w takiej sytuacji się robi? Ten pan dostał ostrzeżenie, mimo że poprzedniego dnia powiedziałem, że będzie to tak samo traktowane jak wypicie. Dostał ostrzeżenie przy pomocy słów, których nie będziemy cytować z mojej strony, nie obrażających jego personalnie, ale mocnych. I jeśli następnym razem się to zdarzy, opuści dom. Czy zdarzają się takie sytuacje, że takich ostrzeżeń jest niestety w przypadku niektórych podopiecznych zbyt wiele i trzeba niestety się pożegnać? Tak. Co się dzieje wtedy z takimi osobami? Powiedziałbym tak, do pewnego stopnia to nie jest nasz interes, czyli krótko mówiąc, ludzie, którzy są zdolni do przewidywania skutków swoich zachowań, przynajmniej takich bardzo mocnych, muszą sobie radzić sami. Natomiast oczywiście miałam taką historię, na przykład to było sporo lat temu, kiedy przechodziłam w domu dla chorych przez salę i leżał tam umierający na raka 30-paroletni człowiek. Miał przed sobą ze 2 tygodnie życia. Przechodząc obok łóżka poczułam alkohol. Ja tam byłam gościnnie, po prostu coś załatwiałam, więc poszłam do kierowniczki z mojej wspólnoty, współsiostry, mówi: nie przechodź obok jego łóżka. Dlaczego? Dlatego, że poczujesz alkohol i będziesz musiała zareagować. Po prostu. No bo inni zobaczą, że ty, przecież no czuć, że ty nie zareagowałaś, on leży podpity, nie był pijany jakoś mocno, ale czuć było wyraźnie, więc pozwolą sobie na wybryk. A człowiek miał 2 tygodnie mniej więcej, rzeczywiście po prawie 2 tygodniach zmarł. Więc są sytuacje. Oczywiście nie wyrzucimy zimą na mróz człowieka, skazując go na zamarznięcie. To są, wtedy współpracujemy z innymi organizacjami, zawiadamiamy pomoc społeczną, że proszę bardzo, ale niestety tego pana trzeba gdzieś umieścić indziej. Przerzucamy pomiędzy naszymi domami, jeśli jest taka potrzeba, ale generalnie za to się wylatuje. Ale bardzo często bywa tak, że się wylatuje i wiemy, że ten człowiek sobie poradzi spokojnie. Był taki podopieczny albo podopieczna, który jakoś może szczególnie dał siostrze się we znaki popalić? Dużo. I pytam o to dlatego, bo zastanawiam się, jak nie zgubić motywacji do pomagania w takich sytuacjach. Kiedy człowiek się stara, no a ktoś jednak tę pomoc odrzuca. Proszę pana, chyba nawet jeszcze do dzisiaj na komórce mam SMS-y, ty stara k***o. Zresztą ten człowiek, tak, ja go nie wyrzuciłam, poszedł sam. Poszedł sam.
Człowiek o skłonnościach psychopatycznych, zresztą z wyższym wykształceniem. Bywają wcale nierzadko takie sytuacje. Bywa, że nasi mieszkańcy nas pozywają do policji, prokuratury. Często są to osoby zaburzone, ale zestaw pozwów w szufladach mamy i musimy się tłumaczyć w policji czy w prokuraturze, moi pracownicy, tłumaczyć, że nie jesteśmy wielbłądami. Kiedyś mieliśmy przypadek pana, bo w Świętokrzyskim, który był, byliśmy już kolejnym domem, do którego on trafił. I przyjechały panie z Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej na kontrolę, no bo na nas napisał donos, bo na wszystkich pisał donosy, z błaganiem, żebyśmy wyrzucili, przenieśli go do innego województwa, bo już nie mają siły jeździć, bo oczywiście to były nieprawdziwe te fakty. Nie mają siły jeździć, więc może w innym województwie niech się też pomęczą. Natomiast pytanie było, jak... My nie liczymy na wdzięczność, to znaczy... Ale może pojawiają się takie dni, gdzie człowiek sobie po prostu po ludzku myśli, no nie ma już na to wszystko siły. No. Nie. Znaczy, dlatego myślę, ci, którzy trwają w tym, oczywiście możemy nie mieć siły, to jest oczywiste, ponieważ czasami pracujemy bardzo długo i jakby no, jest to, bywa stresujące, czy ktoś umiera, czy są jakieś naprawdę pilne sprawy, to tak. Natomiast zmęczenie fizyczne, oczywiście też i zmęczenie psychiczne, bo w kontakcie z ludźmi, nawet w korporacji człowiek ma dosyć, a cóż dopiero w takim miejscu, choć w korporacji też bywają napięcia i najrozmaitsze intrygi i jeszcze parę innych rzeczy, więc nie ma raju na ziemi. Natomiast my nie liczymy na wdzięczność. Jeśli, tak jak się dzisiaj zdarzyło, podjechał na wózku w tym nowym, pięknym schronisku człowiek, który jest, widać po nim, jest bardzo schorowany. Widać po nim, że przeżył na ulicy wiele lat. Widać po nim uzależnienie od alkoholu. Uśmiechając się, podjechał do mnie na wózku. Ja akurat stałem w świetlicy i mówi, tyle zrozumiałam, bardzo trudno go zrozumieć. Ja bardzo dziękuję. Ja mówię, za co? Bo ja bym zdechł na ulicy. To są jego słowa. Bo ja bym zdechł na ulicy. Tyle potrafił z siebie jakby wykrztusić. Oczywiście są tacy ludzie, którzy to doceniają, a nawet potrafią powiedzieć dziękuję. Natomiast zmieniła się też, powiedzmy sobie, mentalność mieszkańców naszych domów. W tej chwili duża część osób uważa, że im się to po prostu należy. Tak jak roszczeniowość społeczeństwa, to nie jest tylko ta grupa. Generalnie się należy. My staramy się pokazać ludziom, że nie się należy, tylko trzeba coś z siebie dać. Bez względu na to, w jakim jesteśmy stanie, możemy coś się dać. Możemy, jeśli ktoś ma dwie ręce, może nakarmić tego, który jest leżący. Nawet jeśli jeździ na wózku ten, który ma dwie ręce. To jest trudny proces, bo zmieniła się bardzo też i w ogóle, powiedziałbym, mentalność społeczeństwa. Wszystkim się wszystko należy. Również polityka społeczna, gdzie akurat nie tutaj, tylko nie u nas, tylko w innym mieście, przychodzi do naszego domu pracownik socjalny, specjalnie przeznaczony do pomocy ludziom bezdomnym i proponuje panu taki zasiłeczek, piąty zasiłeczek w wysokości w sumie większej niż zarabia ten pracownik socjalny. Wobec tego kierownik domu, który namawia ludzi do tego, żeby poszli do pracy, bo tam akurat są ludzie, którzy w większości mogą pracować, no to otrzymuje gest Kozakiewicza, no bo po co on ma pracować? Bywa i tak. Dokładnie. Bo oczywiście my takim ludziom po kilku uwagach mówimy, dziękujemy, nie będziesz żył na koszt społeczeństwa, skoro możesz sam zarobić. Na koszt społeczeństwa możemy żyć wtedy, kiedy solidarności społecznej. Bez względu na to, czy są to pieniądze z naszych podatków, czy to są pieniądze od prywatnych sponsorów. Wtedy, kiedy sami nie możemy na to zarobić. I to tłumaczymy naszym mieszkańcom.
Nawet nie dalej jak wczoraj ktoś tam, jeden z naszych mieszkańców, natychmiast otworzyliśmy nowy dom, przenieśliśmy mieszkańców. Więc jeszcze nie wszyscy mają buty, oczywiście wszyscy mają jedzenie, mają bieliznę na pierwszy rzut, mają ubrania ciepłe, no ale reszta chwileczkę. Musimy do tego dojść, bo to jest no, ogromna operacja przerzucenia ludzi chorych z jednego domu do drugiego i zorganizowania tego już tak bezpośrednio. I pytam, a kto, żeby uświadomić człowiekowi, że jego żądania mają pewne granice. Oczywiście on to dostanie, ale za chwilę. I mówię, a pan ile zapłacił za tu pobyt? A za mnie to pomoc społeczna płaci. Ja mówię, dobrze, a pomoc społeczna to ma fabrykę pieniędzy? Wie pan co, pomoc społeczna to płaci z moich podatków, tej pani, to pokazałam na panią, która jest opiekunką i jeszcze innych. Ludzie nie mają tej świadomości, ale to nie tylko nasi mieszkańcy, generalnie nie mamy tej świadomości, że to nie jest tak, że jest dziadek, nawet śmiejąc się, już rozmawialiśmy w kaplicy wczoraj, tłumacza mieszkańcom, się śmiali, mówimy, mamy piękne piwnice, ale fabryki pieniędzy nie mamy. Tam jeszcze. Tak. Może zamontujemy kiedyś, ale... Jak mawiał klasyk, nie ma darmowych obiadów. Dokładnie, nie ma ktoś darmowych musi obiadów. Za nie zapłacić. I ludzie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli znaleźli się w trudnej sytuacji, często tak jak mówiliśmy, ze względu na problemy, uzależnienie i tak dalej, podajemy rękę. Nie chodzi o wdzięczność, tu nie chodzi o wdzięczność, ale to jest dla nich szansa, a nie, że się należy. Szansa. I spotkałem wczoraj na schodach w tym nowym domu pana, który jest bez stóp, jednego z mieszkańców, bo tak czasami zagaduję, ja mam inne w tej chwili zajęcia. I to są mieszkańcy domu, którego ja nie znam bezpośrednio, bo nie znam przecież wszystkich ludzi z 10 domów. Ja mieszkam gdzie indziej, na stałe na wsi. I coś szedł po schodach, ja mówię, jest winda, nie, ja poćwiczę, a był bez stóp. Bo tam jest winda nawet. I ja mówię, co, obcięli? No obcięli. Ja mówię, zamarzły? No przemarzły. Czyli krótko mówiąc. Ja mówię, no i jakie wnioski? Znaczy tak żartem sobie rozmawiamy po przyjacielsku. No i jakieś wnioski? On tak się śmieje i mówi, 5 lat już nie pije. Czyli to może być start do zupełnie nowego życia. Wspomina siostra o zupełnie nowej placówce. Powiedzmy o tym nieco więcej. To jest dom, który powstał zaledwie kilka tygodni temu w Warszawie. Siostra pieszczotliwie nazywa go 5-gwiazdkowym hotelem. I to nie jest przesada, bo chwilę temu miałem okazję zobaczyć ulotkę ze zdjęciami. Naprawdę to robi wrażenie. Jak się coś takiego tworzy, jak się coś takiego otwiera, ile to jest pracy, ile to jest czasu, ile to jest pieniędzy? Pieniądze, cała historia budowy domów, bo to nie jest pierwszy dom dla ludzi bezdomnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych, wybudowany od nowa. Myśmy mieli takie placówki, z tym, że budynki, które dostawaliśmy przez 30 prawie lat, to wszystko były stare, rozwalające się budynki, których nikt nie chciał. I wtedy braliśmy to dla ludzi bezdomnych. Próbując adaptować, łatając latami, żeby przystosować do tego, żeby no były jakieś godne, ale skromne. I parę lat temu spotkałam osoby, ludzi zamożnych, którzy uważają, że pieniądze, które oni mają, uczciwie zarobione, to są przedsiębiorcy, że pieniądze, które oni mają, to nie jest ich zasługa, że to jest zadanie. Zadanie, żeby innym też służyć tymi pieniędzmi. Wybudowali dom dla ludzi bezdomnych, starszych i chorych w Świętokrzyskim, przepiękny, a następnie stwierdzili, że to chwila, ale to jeszcze nie. Potem po drodze jeszcze wybudowali 2 małe domki i budujemy gdzie? W Warszawie. Ponieważ nasz dom dla ludzi starszych i chorych w Warszawie był rzeczywiście już bardzo trudny, tam były warunki. Działkę dało miasto w dzierżawę wieczystą, natomiast budowę sponsorowało w połowie ci prywatni sponsorzy i Fundacja Biedronki.
w tej Biedronki, która ma sklepy, jest wspaniała fundacja, rzeczywiście wspierająca ludzi 60+. A ponieważ praktycznie prawie wszyscy nasi mieszkańcy to są 60+, a rzadko się zdarza ktoś młodszy, no to akurat pasowało, więc dom był wybudowany przez 2 lata. To rzeczywiście mimo pandemii i wojny na Ukrainie. To jest niezwykle szybko, jest, tak, biorąc pod uwagę, że trzeba go zaprojektować, pozwolenie na budowę, wybudować. Tak, i załatwić wszystkie papiery. I nie ukrywam, że urzędy nie były nam sprzyjające, powiedziałem wręcz przeciwnie. To znaczy, były urzędy miejskie czy dzielnicowe, które no, powiedzmy sobie, mogły pewne decyzje podejmować szybciej. Mhm. O, tak delikatnie rzecz ująwszy, a nie przetrzymywać do ostatniej chwili, co oczywiście powiększa koszta, bo firmy czekają, nie ma decyzji, nie można robić kolejnego etapu budowy. Ja byłam od tego, żeby mówić, co potrzeba i pilnować, żeby na przykład sedesy w toaletach nie były podwieszane. Dlaczego nie? A, właśnie. Otóż dlatego, że mamy mieszkańców, którzy ważą na przykład 150 kg. Mhm. I teraz, i są na pół sparaliżowani. I teraz, jeśli taki człowiek siądzie z impetem na sedes podwieszany, to go zawali, wtedy musimy rozwalać całą ścianę i wymieniać. Jeśli natomiast jest sedes stojący, to kupujemy sedes stalowy lub wymieniamy porcelanowe. W najbliższym markecie można kupić. To są drobiazgi. To się nazywa doświadczenie. To się nazywa doświadczenie. I parę innych rzeczy, które nasi architekci po prostu początkowo w ogóle nie rozumieli, dlaczego tak ma być, a nie inaczej. Chociażby mnóstwo takich rzeczy można by opowiadać. Chociażby na przykład meble w świetlicy to są meble ogrodowe, plastikowe, które po pierwsze... I to też nie jest przypadek, ani cięcie kosztów, bynajmniej. Nie, to nie jest akurat cięcie kosztów, dlatego że meble ofiarowane przez fabrykę mebli Forte byłyby za darmo. Fotele na przykład, takie na jakim ja siedzę. Problem polega na tym, że nasi mieszkańcy mają bardzo często noże w kieszeni lub też nie wiem, co robią i tną to. To jest poprzecinane, a poza tym kwestia higieny. Jeśli ludzie, a mamy, duża część osób jest pampersowana i nie kontroluje po prostu czynności fizjologicznych, więc jeśli zdarzy się na takim fotelu wypadek, to fotel jest praktycznie do wyrzucenia. Natomiast jeśli się zdarzy na plastikowym fotelu, to go zmywamy i jedziemy dalej. Dzięki tym wszystkim hojnym darczyńcom, trzeba też to powiedzieć, no ten dom wygląda naprawdę, no przyzwoicie to jest mało powiedziane. Powiedziała mi siostra, zanim zaczęliśmy nagrywać, że to nie jest przypadek, że to tak ma być, to tak ma właśnie wyglądać. Czemu to jest tak istotne? Tak ma być i tak ma wyglądać, żebyśmy zobaczyli jako społeczeństwo, że człowiek, który został zepchnięty na margines, ma prawo do godnego życia. Piękno i ład, porządek, no i oczywiście to, co w XXI wieku jest, wydawałoby się zupełnie normalne, to musi jakby podnieść ludzką godność. Pokazać, że jesteś godzien porządnych warunków. To bardzo wiele daje ludziom, którzy zatracili poczucie własnej godności, którzy są słabsi, niektórzy u nas umrą. I dobrze jest, jeśli umrą naprawdę w pięknym otoczeniu. Oczywiście nie ma tam złotych klamek, ale jest idealnie, porządnie, czysto. Architektura jest bardzo ładna, jest przepiękna kaplica, która wzbudza zachwyt wszystkich. Jest automatyka tam, gdzie można zastosować, no bo mamy ludzi bez, powiedzmy sobie, z problemami z głową, więc też to musimy uważać. Ale sam
dom jest zautomatyzowany, zupełnie jak statek kosmiczny, tak, energooszczędny i ekologiczny. Tak, zachwalamy, może podlinkujemy jakieś zdjęcia, żeby też widzowie mogli zobaczyć, jak wygląda. Tu chodzi o godność, o to, że człowiek, który żył do tej pory w naprawdę sytuacji obrzydliwej, każdy człowiek tęskni za pięknem. To nie jest tak, że człowiek, który żyje w jakimś, nie wiem, brudzie rozwalającej się chałupie, mówię tu o ludziach, którzy mają doma, spotykamy takich, którzy żyją w koszmarnych warunkach, że nie ma tęsknoty za pięknym. Ma, tylko nie potrafi i nie stać go na to. To podnosi godność, to od razu zmienia. Ja widzę po paru dniach, bo mieszkańcy są od paru dni dopiero, widzę po paru dniach naprawdę ogromną przemianę. Jeden pan, który zresztą ma wyższe wykształcenie, pracował w Stanach, podszedł do mnie i powiedział: wyjechałem z piwnicy do nieba. O co chodzi? Do tej pory część mieszkańców w starym budynku mieszkała w takim, to są wysokie piwnice, miały okna, ale mimo wszystko były to piwnice, sale były 20-osobowe dla osób fizycznie sprawnych. Więc no to w ogóle nie ma porównania. Jeśli wchodzimy gdzieś i widzimy łóżka z jednakowymi kocami, prawda, jasne pomieszczenia, to światło, które przestrzeń jest czym oddychać. Ludzie się zupełnie inaczej czują. I wtedy dopiero, jeśli już to zapewnimy, to możemy jakby starać się, żeby człowiek zobaczył coś więcej. Zobaczył, że można być dobrym, że można zmienić swoje życie, że jest nadzieja. No daje to do myślenia. I to był zamiar sponsorów. Że absolutnie ja się z nimi zgadzam, tylko pieniądze nie są moje. Więc zawsze mówiłam, świetnie, bardzo dobrze, tylko ja tu staram się oszczędzać. Pieniądze nie są moje, więc jeśli państwo sobie życzycie, jak najbardziej. Mural to akurat ja wymyśliłem, ale bo mural jest i w tym domu w Świętokrzyskim i tu jest też. Tu akurat w tym domu jest była wielka biała ściana w świetlicy. I żeby ludzie nie patrzyli w tę ścianę, na niej stoi, na jej tle stoi telewizor. Trzeba było coś wymyślić. No to mural. No i mural zresztą robiony przez artystę na takim europejskim poziomie. To nie jest Bohomas. Nie w kij dmuchał. Wybudować to wszystko i wyposażyć to jedno, ale utrzymać. Tych domów jest całkiem sporo, 10 obiektów. Trzeba to utrzymać i to też z całą pewnością kosztuje kupę kasy. Ogromny pieniądz. Więc moje kolejne pytanie dotyczy tego, skąd na to brać pieniądze. No właśnie, skąd? W Warszawie 50 do 60% kosztów utrzymania pokrywa miasto. Tu nie mówimy o dziesiątkach tysięcy, tylko już wychodzimy poza milion rocznie. Tylko to schronisko, tylko ten dom. Resztę musimy zdobyć sami. W inne domy to jest tak, że część domów utrzymuje się sama, w tym sensie, że żebrzemy. Częściowo wpłacają pieniądze mieszkańcy, jeśli nie mają, i po prostu żebrzemy. Natomiast w kilku domach jest tak, że na przykład w tym domu dla chorych w Świętokrzyskim, że gminy, z których mamy mieszkańców, płacą za tych mieszkańców, za ich pobyt. Podpisujemy z każdą gminą umowę na konkretnego mieszkańca. W Warszawie natomiast dowcip polega na tym, że to jest 50 do 60%, ale mieszkańcy, którzy mają pieniądze, a bywa, że albo przychodzą z jakimiś rentami czy emeryturami, albo też my po roku czy po jakimś okresie załatwiamy im renty czy tak zwane stałe zasiłki, ale mieszkańcy nie wpłacają do naszej kasy, tylko wpłacają do kasy miasta. I to jest kilkaset tysięcy złotych rocznie, suma z jednego schroniska, która wraca do kasy miasta. Te pieniądze, to jest absurd oczywiście i głęboka niesprawiedliwość, bo tak naprawdę opieką nad ludźmi, pomocą ludziom bezdomnym powinny zajmować się samorządy. Tak to wygląda w tej chwili, więc zwyczajnie żebrzemy 1,5% w tej chwili.
staramy się żywność pozyskiwać z banków żywności, z marketów. I to jest dobra żywność, powiedziałem, luksusowa. Czasami, bo to są towary na granicy ważności, ale bardzo drogie niektóre. Powiedziałam, że często na przykład w Krakowie więcej jest tych droższych niż tych tańszych. Dlaczego? Bo droższe nie idą. No tak. I dlatego nasi mieszkańcy jedzą czasami łososia. Natomiast gorzej już jest z kaszanką, bo to idzie. Bo to schodzi jedzą, po prostu. Jedzą łososia i tęsknią za kaszanką. I tęsknią, a żeby pan wiedział, że tęsknią za kaszanką czasami. Bo no, powiedzmy, podniebienia naszych mieszkańców nie zawsze są przyzwyczajone do francuskich serów i zupełnie autentycznie, jak dostajemy francuskie sery, camembert czy jakiś inny brie, to nasi ludzie tego nie chcą jeść, bo nie mają nawyku, nie są przyzwyczajeni. A to są rzeczy przecież ogromnie drogie, to jest luksus. Więc tak to wygląda, ale generalnie, jeśli chodzi o wyżywienie, no to gdyby nie to, że piekarze nam dają chleb, lub też chleb z marketów dostajemy i jedzenie w ogromnej większości, nie całe, bo nie wszystko dostajemy, oleju nie dostajemy, bo to raczej się nie przedatowuje, cukru, kaszy, margaryny czy masła do chleba, tego nie. Natomiast wędliny, tak, tego typu. No i żebrzemy i kupujemy. A prywatni darczyńcy także do was przychodzą? Wiele osób. Często są to osoby naprawdę skromnie sytuowane, którym nawet jeśli bezimiennie nam przekazują pieniądze, to nie jesteśmy w stanie podziękować. Jeśli natomiast jest adres, dziękujemy dwa razy do roku. To są często osoby bardzo skromnie sytuowane, które no dzielą się 10-20 złotymi. To jest wzruszające. Czy chętniej takiej pomocy udzielają osoby zamożne, czy właśnie takie, które pana, gdzieś tam tę dychę 50 zł muszą odłożyć? Trudno powiedzieć, nie robimy takich statystyk, ponieważ nie zaglądamy do kieszeni tym, którzy nam przelewają pieniądze. Generalnie oprócz tego wszystkiego mamy jeszcze ogromny fundusz stypendialny dla ubogiej młodzieży i dla osób niepełnosprawnych. W tej chwili jest także nitka dla uchodźców, młodzieży z Ukrainy. Bywa, że są to osoby skromnie sytuowane, bywa, że jest to klasa średnia, powiedzmy tak. Osób takich bardzo zamożnych, no to już wtedy to są ci, którzy budują. Bo się nie będą rozdrabniać na jedno czy drugie stypendium. Tak jak się śmiejemy, ci nasi przyjaciele, którzy budują ten dom, wy robicie w hurcie, my w detalu. Tu nie ma jakby. A jak wygląda systematyczność? Bo często mówi się o tym, że no w Polsce jest coś takiego jak pomaganie eventowe, festynowe, od święta. No chodzi o to, że raz na jakiś czas sobie przypominamy o tym, że dobrze byłoby kogoś tam wesprzeć. No w części też po to, żeby się po prostu poczuć lepiej. No w niektórych przypadkach nie ma w tym nic złego oczywiście. Przepraszam, że panu przerwę. Czuję lepiej dlatego, że komuś pomógł. To ja wolę to niż to, że się czuję lepiej, dlatego że przewalił mnóstwo kasy na bzdety. No. Oczywiście. Więc zmierzam do tego, czy to jest coś złego, że sobie o tym pomaganiu przypominamy raz na jakiś czas, czy być może taka nasza natura człowieka, czy doszukiwać się dziury w całym, czy cieszyć się z tego, co jest? Ja myślę, że cieszyć się z tego, co jest. Bardzo wiele osób robi to regularnie, na przykład sponsorzy naszego funduszu stypendialnego przesyłają co miesiąc pieniądze. Bo to jest tak, że jedna osoba sponsoruje jedno dziecko, lub też jeśli kogoś nie stać na całe stypendium, to łączymy po parę. I czuje zobowiązanie. Tak. To jest, przy czym oczywiście nie jest to zobowiązanie na wieki, no jeśli tak. Komuś, a bywa, że komuś, ktoś pisze, pogorszyła mi się sytuacja. I wobec tego mamy taki fundusz rezerwowy, żeby dziecko jednak dostawało regularnie stypendium, lub przejmuje to ktoś inny. Natomiast takich stałych ofiarodawców mamy trochę, ale to jest oczywiście ciągle za mało. To są też no, eventy, jak wy, młodzi ludzie, czyli wydarzenia. Natomiast generalnie oczywiście 1,5% to jest też bardzo ważne. Bo czyli tego z tego idą sensowne pieniądze. Z tego no, mamy nadzieję, że w tym roku też pójdą jakieś pieniądze, które pozwolą nam te domy utrzymać.
I co więcej, to są ogromnym kosztem są pensje. Pensje pracowników, których musimy mieć. Musimy mieć opiekunów, musimy mieć personel pielęgniarski, medyczny, kucharki. No, ludzie chorzy nie ugotują sobie obiadu. Oni oczywiście pomagają ci, co mogą przy obieraniu ziemniaków, ale to by było na tyle. Musimy niektórych karmić. To są ludzie leżący, sparaliżowani. Naprawdę to są ciężkie przypadki. Pomoc otrzymujemy różną. Między innymi na przykład Fundacja Biedronki, która wspiera nie tylko osoby 60+, ale również od czasu wybuchu wojny uchodźców z Ukrainy, których u nas jest bardzo dużo. I dzięki temu, że uchodźcy dostają karty do sklepów Biedronka, wartość takiej karty to jest 900 zł na 3 miesiące. Powiem szczerze, problem nam spada z głowy z wyżywieniem, przynajmniej na śniadania i kolacje, z dokupieniem czegoś dla dzieci. Matka sama może pójść i kupić to, co dziecku potrzebne. To oczywiście także wiąże się z tym, że ci ludzie też mają jakąś godność, nie muszą prosić nas o to, żebyśmy z magazynu wydali. No tak. Mogą kupić mają sami. Swoje to jest ogromna pomoc. Zresztą tych kart było rozdanych przez Fundację Biedronki 1000 i to jest no, wielka sprawa, bo jest jeszcze co innego, kiedy rozdajemy gotowe produkty, przykładowo mąka, cukier, kasza i tak dalej, a co innego, kiedy człowiek może pójść i swobodnie wybrać, a nawet kupić tę czekoladę. Mamy taką starszą panią z Ukrainy, nie jedną, ale pani Ała, która uwielbia gorzką czekoladę. To jest, ona była emerytką, tam miała się skromnie, ale dobrze, z Charkowa. I ta jej wielka radość, kiedy mogła, ktoś z nią pojechał oczywiście, bo ona nie bardzo wiedziała, jak to obsługiwać, pojechał i ona sobie powiedziała, a teraz możesz sobie tu kupić, jak to? No ta kartoczka i kupiła sobie gorzką czekoladę. To jest oczywiście niby dla nas drobiazg, natomiast to pozwala ludziom wrócić jakby do, no, oprócz konkretnej, materialnej, wybitnej pomocy, do pewnej godności. Trudne pytanie mam. Czy łatwiej Polakom jest dać na tacę, czy dać na biednych? Trudno powiedzieć. Myślę, że musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Utrzymanie parafii, utrzymanie kościoła to jest obowiązek wspólnoty wiernych. I tutaj nie ma konfliktu. Jeden z naszych księży jeździ po parafiach na zaproszenie proboszczów, oczywiście za zgodą, i zbiera pieniądze. Dzięki temu możemy też, to jest ogromnym wsparciem dla naszych domów na wsi, bo tam ludzie generalnie są biedni, więc nie ma co liczyć na jakąś pomoc. I nawet jeśli jest taca, to ludzie i tak pod kościołem mu dają do koszyka. Czyli to się nie musi wykluczać? To się absolutnie nie musi wykluczać. No oczywiście proboszcz musi mieć za co opłacić organistę, ogrzać kościół. No i co do garka włożyć. To jest podstawa. Czy utrzymanie kościoła samego, to są też koszty przecież. Mówię tu o budowli, prawda? Więc to są koszty. Natomiast oczywiście również obowiązkiem chrześcijan jest wspieranie ubogich, przy czym paletę każdy ma do wyboru. Może wesprzeć sąsiadkę, może staruszkę kupując jej leki, a może wrzucić do koszyka, może przelać pieniądze na taką czy inną organizację. To się raczej nie wyklucza. Sporo życiowej energii poświęciła siostra na to, aby walczyć z przepisami, z urzędnikami. Bo wiele jest takich sytuacji, gdzie te przepisy, zamiast pomagać, to jednak przeszkadzają. Czy cały czas dochodzi do takich sytuacji, że trzeba kombinować? Jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej, tak? Jest coraz gorzej. Jakiego rodzaju są to absurdy? To są absurdy. Żyjemy często, oczywiście nie wszystkie przepisy są absurdalne, to nie o to chodzi.
Natomiast bywają absolutnie absurdalne, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc społeczną. Niektóre są kompletnie absurdalne. Podam przykład. Do schroniska dla ludzi bezdomnych nie może być przyjęta osoba. Generalnie my w tym nie uczestniczymy, w tym procederze, a nie, przynajmniej nie w ten sposób, która nie ma decyzji administracyjnej. Pan sobie wyobraża sytuację, że stoi mi, przyczołguje się, bywało, to nie jest bajka, że przyczołguje się człowiek w sobotę, przyczołguje i pada nam na schodach, a ja mu, przepraszam, a decyzyjkę to pan ma? A nie, nie, proszę, pan. Wie pan, w poniedziałek to pan się doczołga, jest taki specjalny urząd w Warszawie, który decyzję wydaje. Nie ma pan dowodu, no nic, no będzie pan musiał sobie dowód wyrobić, no to pan poczeka. To są absurdy. Brzmi to nawet zabawnie, ale to w ogóle nie śmieszne. Brzmi to tragicznie. Mhm. Na przykład są, nasza wspólnota przyjmuje oczywiście tych, którym możemy udzielić pomocy. To jest jeszcze jeden element. Nie zawsze my możemy udzielić pomocy. Na przykład ktoś jest tak bardzo poważnie chory, szpital chce go do nas odesłać, a my nie jesteśmy szpitalem i nie możemy wziąć odpowiedzialności za dalszy przebieg leczenia. No tak. Więc tutaj też trzeba uważać. Natomiast generalnie przyjmujemy ludzi, a mamy swoich pracowników socjalnych, a jeśli miejskie urzędy zechcą wydać takiemu panu decyzję, to niech mu wydają. I na przykład dochodziło do takich absurdów, że pani, która była 20 lat, mieszkała w Warszawie, była projektantką wnętrz, pracowała, wynajmowała mieszkanie, straciła wzrok. Wobec tego straciła dochód i mieszkanie. Trafiła do nas i ponieważ nie miała pracy, wobec tego nie było ubezpieczone, miała ubezpieczenie z pomocy społecznej na 3 miesiące. Na parę dni przed operacją przewidzianą, tu w Warszawie, gdzie była leczona, operacja i tak dalej, wiadomo ile się czeka na taką operację, dostała informację, że ma się przenieść pod Radomską, bo tam był jej ostatni stały meldunek, wobec tego ma się przenieść do schroniska pod Radomską, jakiegoś tam. I przyszła do mnie z płaczem, że przecież ona nie może się ruszyć z Warszawy, ona ma, to był koniec sierpnia, ona ma we wrześniu operację. Pomoc społeczna nie będzie jej płacić za ubezpieczenie, jeśli się nie przeniesie do tego schroniska, gdzieś nawet w jakiejś na wsi czy w małej miejscowości, bo takie są przepisy. No oczywiście pani u nas została. Inny przypadek, chłopak 18 lat, był u nas, był uczniem technikum, warszawskiego technikum. Swoje rodzinne miasto opuścił, jak miał 6 lat. Z rodzicami. Ojciec zmarł. Jak ojciec zmarł, to ojciec pracował na budowie, wynajmowali mieszkanie. Została matka, była u nas, znaczy jeszcze z tym ojcem byli u nas, ojciec zmarł u nas. Bo ojciec był po wylewie, już nie mógł pracować. Matka została z tym chłopcem, on był wtedy w pierwszej klasie technikum. Mama niestety popłynęła, został chłopak. Ze szkołą się dogadaliśmy, że póki on chodzi do szkoły, póki u nas jest. Rzeczywiście, był, uczył się, chodził do szkoły. Pracownik socjalny i kierownik domu był opiekunem. Chłopak skończył 18 lat, więc przed przypadkiem zapisała go na listę mieszkańców, nasza pracownica socjalna i przyszła pomoc społeczna dzielnicowa. Zaraz. Pan, nazwijmy go Stasiu. Pan Stasiu powinien iść do noclegowni, do Bydgoszczy. Bo jego ostatnim stałym meldunkiem, kiedy miał 6 lat, był Bydgoszcz. 18-letni chłopak, zresztą genialny matematyk, w ogóle nie mający pojęcia o Bydgoszczy, miał zostawić naukę w technikum i pójść do noclegowni, która polega na tym, że przychodzimy wieczorem, wychodzimy rano. Witamy w Polsce. Witamy w Polsce, witamy właśnie w pomocy ludziom bezdomnym. Takich przypadków mamy wiele, kiedy ludzie spędzili życie w jakimś mieście, czy to będzie Warszawa, Kraków, czy oczywiście to są informacje również od kolegów z innych organizacji w Gdańsku, czy gdziekolwiek.
20 lat mieszkali w Warszawie, 25. Pracowali tutaj, ale nie mieli stałego meldunku. Z lokalną, powiedzmy sobie, kozią wólką w cudzysłowie, gdzieś pod Szczecinem, nic ich nie wiąże. Nie są to wcale rzadkie przypadki przecież. To są bardzo częste przypadki. Dlatego w Krakowie my prowadzimy dom, ale on nie jest zarejestrowany oficjalnie jako schronisko dla ludzi bezdomnych, bo wtedy musielibyśmy wejść w ten system. I co się dzieje? Straż Miejska nie może umieścić człowieka bezdomnego w schronisku tym prowadzonym przez organizację, ale systemowym, bo nie ma decyzji, wobec tego przywozi dom. Mam nadzieję, że się nie okaże, że siostra tutaj jakieś przestępstwa popełnia. No to jest żadne przestępstwo. A co? Jakby siostra popełniała przestępstwa, nie mówiłaby o tym publicznie. Już tak głupia to nie jest. Pytałem chwilę temu o takie momenty, kiedy brakuje tej motywacji, kiedy coś bądź ktoś podcina te skrzydła, więc chciałbym jeszcze na koniec zapytać o to, o te momenty, kiedy człowiek sobie myśli, że ta robota ma sens, że właśnie po to warto było to robić. Na pewno zdarzają się takie sytuacje, kiedy serce rośnie. Oczywiście, jak się coś widzi, na pokrzepienie jak się widzi duszy. Człowieka, który był praktycznie, powiedziałabym, prawie leżący, czyli przywieziony, jak my mówimy oczywiście w cudzysłowie, zwłoki, przywieziony do nas i ten człowiek po pół roku, czyli z lejącymi się ranami, no w ogóle nie będę tu epatować szczegółami. Oczywiście zapach też odpowiedni i widzi się go po pół roku, kiedy ma już zagojone rany, jest czyściutki, uśmiechnięty i właśnie nabrał chęci do życia, no to jest to. Czy kiedy się słyszy, że człowiek, ja osobiście nie znam, ale wczoraj mi mówiła moja ze wspólnoty, Renata, która jest pielęgniarką i która prowadzi też to schronisko dla chorych. Coś rozmawiałyśmy o panu, który dostał mieszkanie socjalne. To jest człowiek, który ma problemy psychiczne. Mówi, słuchaj, on 5 lat temu do nas przyszedł, myśmy w ogóle złamanego grosza, oczywiście uzależniony, złamanego grosza nie dali za niego, bo w ogóle no, nie wiedział, jak się nazywa, no koniec. W tej chwili, no od jak paru miesięcy ma mieszkanie socjalne, funkcjonuje czyściuteńko, bo tam chodzą nasi wolontariusze, żeby wesprzeć ewentualnie. Czyściuteńko, elegancko, bywa. Da się. Nie w każdym przypadku, ale chyba, da się. Ale chyba warto próbować, z całą pewnością warto próbować dla tego jednego przypadku. Oczywiście, tak jak mówię zawsze, na 1000 osób może uratujemy jednego, ale dla niego warto. A nawet jeśli ten, który mógłby umrzeć na ulicy, umiera u nas, czysty, zadbany, prawda, i tak dalej, zaopiekowany, to też jest satysfakcja. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję. Życzę jak najwięcej tej satysfakcji i żeby absolutnie nigdy nie zabrakło pieniędzy na realizowanie tego, co siostra tutaj Pan Bóg przez realizuje. Dobrych ludzi, bo Pan Bóg nie zrzuca kasy. Tylko działa przez dobrych ludzi, bardzo często takich, którzy, powiedzmy sobie, nie wyrabiają dziur w kościelnej posadzce. Dobro jest wszędzie. Wierzę na słowo, że tak jest. Dziękuję pięknie za rozmowę.